Magiczne przesłanie od wróżek. Magiczne przesłanie od wróżek na ten tydzień, od poniedziałku do niedzieli. Witam serdecznie wszystkich kochanych widzów, subskrybentów, nowych słuchaczy. Proszę o nowe subskrypcje, zostań z nami na moim kanale. Dzisiaj zobaczymy, co przemówią do nas anioły. Anioły, archanioły, które mają nam dać jakieś rady, wskazówki na ten tydzień, na 7 dni. Kochani, zapraszam również na wróżby indywidualne z kart Lenormanda i Tarota lub kart anielskich, jak sobie Państwo życzą. Możecie do mnie napisać na e-mail. Mój adres e-mailowy znajdziecie pod moimi filmikami i w komentarzach. Oczywiście wróżby indywidualne są za pomocą dat dokładnych urodzenia, Waszych prywatnych zdjęć, Waszych osobistych pytań do kart i wchodzimy w głąb Waszego problemu. Także wszystkie osoby potrzebujące zapraszam. Zobaczmy, jakie karty przy tasowaniu dzisiaj wyciągnęłam. Najpierw pokażę Państwu kartę Magiczne przesłanie od wróżek dr Doreen Virtue. I karta, która dzisiaj wypadła mi, jest to ta karta. Zobaczmy najpierw, co przekazuje obraz. Obraz fioletowy, znaczy więcej koloru fioletowego, mówi o jakiejś pięknej sakralności, być może oddaniu znowu problemów wszechświatowi. I tutaj jest anioł, który w przepięknych barwach, przepięknych kolorach unosi się w powietrzu, lekko jak motyl. Piękne kwiaty, przyroda wokół, jakby piękny ogród. Motyle, kwiaty różowe, pełne miłości. Anioł też ma piękną sukienkę w kolorze różowym, czyli w kolorze miłości, fioletowym, w kolorze sakralnym. Oczywiście zieleń przepełniona tutaj na tym obrazku mówi nam o nadziei, tak? Nadziei na lepszą przyszłość, na lepsze jutro. Piękna kobieca postać, uśmiechnięta, zadowolona, lekka, zwinna, powiewna. Piękne niebo, słońce. Przejrzyste niebo, czyste. Bezchmurne, czyli bez problemów, tak? Zobaczmy, co mówi nam bezpośrednio ta karta. Spłacone długi. Spłacone długi, kochani, to oczywiście finanse, tak? Ale również spłacone długi w stosunku do innych osób. Jeśli coś obiecaliście, tak, coś przyrzekliście innym osobom i spełniliście to, to jakby jesteście kwita, wykonaliście te zadanie. Nie czekają te osoby na Wasze obietnice. Spłacone długi to też długi wobec wszechświata, opatrzności Bożej, aniołów. Czyli być może swoim dobrym uczynkiem, swoim dobrym postępowaniem, swoimi dobrymi zamiarami spłaciliście długi wobec wszechświata, gdzie kiedyś, przypuśćmy, zachowaliście się w stosunku do kogoś niedobrze, nie w porządku. Wszechświat czekał na to, byście jakby zrobili zadośćuczynienie. Spłacone długi możemy rozumieć w różnych kontekstach. Więc zobaczmy dokładny tekst tej karty.
obciążenia z przeszłości oraz tendencje do zadłużania się zostały usunięte z Twojego życia. Widzicie? Obciążenia z przeszłości. Czyli jakieś sprawy, które ciągle Was obarczały, obciążały, były jakąś traumą być może, odchodzą, ponieważ być może znaleźliście jakieś rozwiązanie. Zadłużanie się, być może u kogoś, czy w ogóle w banku, czy jakieś problemy z finansami zostały teraz w tym czasie lub w najbliższym czasie zostaną usunięte z Twojego życia, ponieważ znajdziesz rozwiązanie i Wszechświat Ci w tym pomoże. Anioły pomogą Ci w tym, by te problemy zniknęły z Twojego życia. Być może dostaniesz nową pracę, nowe pomysły, nowe projekty, więcej godzin, lepszy kontrakt. Być może będziesz miał jakieś nowe pomysły, jak zarobić pieniądze, jak spłacić szybko Twoje kredyty. Być może otworzy się jakaś nowa szansa, nowe projekty. Zobaczmy, co mówi książeczka dr Doreen Virtue na ten temat. Spłacone długi. Obciążenia z przeszłości oraz tendencje do zadłużania się zostały usunięte z Twojego życia. Ta karta sygnalizuje zmianę Twojej sytuacji finansowej. Podjąłeś decyzję uwolnienia się od starych długów, a Wszechświat sekunduje Ci w tym postanowieniu. Pojawiły się nowe możliwości zmniejszenia Twojego długu poprzez nowe źródła przychodów oraz wewnętrzne olśnienie dotyczące zredukowania nieistotnych wydatków. Jeśli podążysz za tą boską inspiracją, Twoja sytuacja finansowa niedługo się poprawi. Dodatkowe znaczenie tej karty. Postanów uwolnić się od długów, a Wszechświat Ci dopomoże. Schowaj swoje karty kredytowe. Sprawdzaj wszystkie wydatki, czy jest rzeczywiście niezbędny, czy to tylko zakup pod wpływem impulsu. Zasługujesz na to, by być wolnym od długów i możesz to osiągnąć. Wprowadź nowe zwyczaje zakupowe. Za wszystko płać gotówką. Jeśli nie masz jej przy sobie, zrezygnuj z zakupu. Odkładaj 10% swoich dochodów na gorszy czas. Otrzymasz nieoczekiwany zastrzyk pieniężny. Często wypowiadaj afirmację głoszącą, że Bóg daje Ci wszystko, czego potrzebujesz. Takie było znaczenie tej karty. Także widzicie, zmieńcie system swoich zakupów. Nie kupujcie pod wpływem impulsu. Też kiedyś słyszałam taką poradę, żeby nie iść nigdy na zakupy, jeśli jest się głodnym, bo wtedy kupujesz duże ilości jedzenia, które później ewentualnie możesz wyrzucać. Ponieważ nie jesteś w krótkim czasie w stanie tego skonsumować. Również nie bądź być może tak zachłanna na modę. Moda się zmienia. Także nie trzeba mieć wszystkie trendy, które przychodzą i odchodzą szybko. Rób listę zakupów niezbędnych, które naprawdę musisz kupić i trzymaj się tej listy surowo. Nie kupuj wszystkich rzeczy, które widzisz w promocjach, ponieważ często są to tylko triki komercyjne. Także takie wskazówki mają dzisiaj dla nas anioły. Bardzo ciekawy temat, zupełnie inny
od wcześniejszych tematów, tak? Zobaczmy jeszcze klucze anielskie. Co powiedzą nam dzisiaj te karty? Otwórz drzwi swojego serca na anielskie klucze, czyli na pewne wskazówki, które mogą okazać się anielskimi kluczami, które mogą otworzyć jakieś nowe szanse poprzez nasze energię i nasze zachowanie. Wypadły mi trzy karty. Żyj własnym życiem. Ja bardzo mądra wskazówka, czyli nie patrz na to, co kupują inni, na co wydają pieniądze inni, co robią inni, tylko żyj własnym życiem i zachowuj się tak, jak tobie, jak dla ciebie jest to ważne. Kupuj tylko to i wydawaj na to pieniądze, co tobie jest potrzebne, a nie pod wpływem opowiadań innych lub mody itd. Dokonaj dziś wyboru. Czyli tutaj też możemy, jeśli chodzi o nasz temat, tak, spłacone długi, też możemy powiedzieć, dokonaj wyboru, co jest dla ciebie ważne, jakie rachunki są ważne do zapłacenia, a co może jeszcze poczekać. Jakie kredyty są ważne, by je szybko spłacić, a co może jeszcze poczekać, na przykład kupno być może czegoś nowego do domu, co nie jest konieczne od razu, może poczekać. Zmierzaj do swojego celu. Czyli miej cele, tak jak tu widzicie, ten anioł biegnie do swojego celu. Miej jakieś cele i idź, realizuj te cele odważnie. Tak? Patrz tylko na to, co, przez co będziesz szczęśliwa. Realizuj siebie i swoje cele. Zmierzaj śmiało i aktywnie, energicznie do swojego celu. Czyli na przykład, jeśli chodzi o temat nasz dzisiejszy, zmierzaj do celu, do tego celu, by nie mieć długów, by nie mieć problemów finansowych, by nie trapić się lub nie mieć długów u Twoich, nie wiem, przyjaciół, rodziny, kolegów. Nie miej również jakichś długów takich emocjonalno-psychicznie-mentalnych, gdzie komuś coś obiecałaś i nie możesz czego spełnić. Porozmawiaj być może z tymi osobami, wyjaśnij to, by nie zostawiać we wszechświecie jakichś niewyjaśnionych spraw. Taki temat dzisiaj się ukazał, tutaj taki temat, taki impuls chciały przekazać nam anioły. Serdecznie dziękuję za Waszą obecność i do usłyszenia. Życzę Wam oczywiście wspaniałego tygodnia i by Wasze wszelkie sprawy finansowe potoczyły się dobrze. Do usłyszenia już wkrótce.